dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie. Jak zwykle spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym. Dzisiaj spotykamy się w parku Aleksandria. Jest to miejsce, które naszym obowiązkiem wszystkich jest, żebyśmy przywrócili park mieszkańcom Siedlec. Szanowni Państwo, od wielu lat były zgłaszane tutaj różne projekty rewitalizacji tego parku. No niestety koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u rządząca w sejmiku zawsze traktowała Siedlce na pierwszym miejscu, ale na liście rezerwowej, także parku nie udało się zrewitalizować za środki unijne. Ale proszę Państwa, wymyśliłem taki program, żebyśmy mogli przywrócić park mieszkańcom naszego miasta. On polega na tym, żeby tymczasowo wyremontować alejki w parku, żeby mieszkańcy mogli spacerować. Jest teraz lato i akurat jest świetna pora ku temu. A jak widać, jest niezbyt pusto ze względu na podłoże, jakie tu widać. Program polegałby na tym, że rozmawiałem z przedsiębiorcami siedleckimi i zaproponowałem rozwiązanie polegające na tym, żeby nie obciążać kasy miasta, żeby firmy siedleckie mogły wyremontować te alejki, potem oznakować je, że wyremontowano dzięki firmie X, firmie Y. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu na pewno będzie to dobrze odebrane i przez mieszkańców, i dla firm też to będzie wyjątkowy plus. Ja wiem, że tu są od wielu lat już projekt, pozwolenie na budowę, ale uważam, że zarówno projekt to jest coś, co można zmodyfikować i myślę, że przy współpracy konserwatora zabytków uda się to szybko zmienić, żeby firmy mogły tu wejść i wyremontować te alejki, żeby mieszkańcy mogli sobie świetnie spacerować. Zaprosiłem na konferencję pana prezesa grupy kapitałowej Polimex Mostostal, pana Krzysztofa Figata, który jakby wyraził zainteresowanie uczestnictwem w tym programie. Zaznaczam, że nie jest to pierwsza firma, tych firm jest kilka, ale pan Krzysztof dał się zaprosić na konferencję, także też oddałbym może ci teraz na chwilę głos. Siedlce to jest dzisiaj najważniejsza lokalizacja, jeśli chodzi o grupę Polimex Mostostal. My jesteśmy w wielu miejscach w Polsce. Jesteśmy w Płocku, Jedliczach, Krakowie, ale w Siedlcach jest zatrudnionych najwięcej pracowników. Siedleckie spółki, czyli Mostostal Siedlce i Stalfa w Sokowie Podlaskim, to są nasze najlepsze aktywa. Tutaj wybudowaliśmy stadion, część obwodnicy, budujemy centrum przesiadkowe i czujemy się trochę zobowiązani wobec mieszkańców tego miasta, aby coś dla tego miasta zrobić. Tu była, myślę, że bardzo dobra tradycja, bo myślę, że około 10 lat temu Polimex Mostostal wybudował bardzo sympatyczne witacze, które pokazywały, że jesteśmy budującą firmą, która jest umiejscowiona w Siedlcach. I ten pomysł pana Karola Tchórzewskiego bardzo nam się spodobał, bo chcielibyśmy i coś zrobić dla miasta, a jednocześnie zaznaczyć swoją obecność i zapromować naszą firmę. I myślę, że nie tylko Polimex, ale i inne podmioty, inne firmy mogłyby to, ten pomysł podchwycić. I to jest też tak trochę moja prywatna sprawa, bo ja jestem siedlczaninem, ja mieszkałem na ulicy Rynkowej i tym parkiem spacerowałem do szkoły, do Królówki i widzę, w jakim stanie jest teraz ta alejka, którą przez kilka lat chodziłem do szkoły i myślę, że z dumą zobaczę ją znów odnowioną. O jakich pieniądzach mówimy? Proszę Pani, to jest kwestia, zależy jaka firma wybierze sobie którą alejkę. To trudno na tą chwilę oszacować. No dobrze, ale czy zrobiliście jakiś biznesplan, ile to będzie kosztowało? No, proszę Pani, metr kwadratowy kostki kosztuje od 80 do 100 zł, w zależności od tego, na co zgodzi się konserwator zabytku, bo nie możemy tu przecież położyć tego, co nam się podoba. Myślę, czyli na razie nie zrobiliście takiego rozeznania, o jakich pieniądzach mowa? Wie Pani, jak człowiek trochę żyje, to może się trochę zorientować, ile co kosztuje. To są wydatki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na jedną alejkę, nie więcej. Ile firm już przystąpiło do takiego programu? Firmy złożyły deklarację, że przystąpią, bo ten program będzie możliwy do zrealizowania po wyborach. Na tą chwilę to jest mój autorski program, także to są moje rozmowy z tymi firmami. Na tą chwilę tych firm jest 8.